Pytacie, po co taki duży zbiornik? Zbiornik 1500 litrów do domu 100 metrów. Otóż taka inwestycja robiona zazwyczaj jest na 20 lat albo i dłużej. Różnica w zakupie 1000 litrów a 1500 jest niewielka. Izolacja jest podobna. Hydraulika jest praktycznie ta sama. Natomiast ideą jest to, abyśmy kupowali jak najtańszy prąd. Jeżeli zauważymy, jak obecnie produkowany jest prąd, łatwa sprawa, zobaczmy na fotowoltaikę. W krótkim czasie bardzo dużo prądu, a naszą rolą będzie zagospodarować te nadwyżki. Dlatego mamy takie domki, żeby ładował się akumulator jedynie przez weekend. Sobota, niedziela naładuje się, żeby nie pobierać cały tydzień już prądu do ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej. Po co, zapytacie? Zauważcie, że na przykład Tauron proponował nam taryfę już AS. Czyli chodziło o to, że to była antysmogowa. W nocy o połowę tańszy prąd, natomiast w dzień, tak jak w taryfie G11. Słyszymy o taryfach dynamicznych. Słyszymy o uwolnieniu taryfy G. Więc z większym akumulatorem będziemy bardziej elastyczni, będziemy przygotowani na zmienność, na różne taryfy. I być może, że dobierając większy zbiornik, faktycznie zgromadzimy energii na cały tydzień. Wtedy mamy szansę kupować najtańszy prąd pochodzący z nadwyżek, z dowolnej elektrowni, która produkuje prąd.